Budowa zapory na granicy. Błaszczak o roli żołnierzy Błaszczak. Żołnierze będą włączeni w budowę zapory na granicy. Przeprowadziłem odprawę z dowódcami Wojska Polskiego w sprawie budowy stałej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Żołnierze będą zaangażowani w cały proces budowy, poinformował w środę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Przeprowadziłem dziś odprawę z dowódcami Wojska Polskiego w sprawie budowy stałej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Żołnierze będą zaangażowani w cały proces budowy. Wojsko wciąż chroni polskiej granicy. Na miejscu pełni służby kilkanaście tysięcy żołnierzy, napisał w środę na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. Ruszyła budowa bariery na granicy. We wtorek Straż Graniczna poinformowała, że ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom. To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej. Długość bariery to 186 km. Koszt jej budowy 1,6 miliardów złotych, podała SG. Roboty budowlane, na które zakontraktowano 644 milionów złotych, wykonują firmy Budimex oraz konsorcjum Unibepul i spółki zależnej Budrex. Prace na granicy odbywać się będą równolegle na czterech odcinkach. Budimex postawi zapory na dwóch odcinkach o długości łącznie 105,5 km, a Unibep kolejnych dwóch o długości 80,7 km. Rzeczniczka SG porucznik Anna Michalska wyjaśniła w poniedziałek PAP, że wykonana została dokumentacja techniczna na pierwsze fragmenty odcinków łącznie ponad 20 km. Prace rozpoczynają się od wiercenia pali i ich betonowania w ziemi, zaznaczyła. Jeszcze w tym tygodniu na teren budowy zaproszeni zostaną dziennikarze. Równolegle w Siedlcach produkowane są stalowe przęsła. To podstawowe elementy zapory, które wykonuje konsorcjum trzech firm: Polimex Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Wartość umowy z konsorcjum to 589 milionów złotych. Kontrola zamówień przez CBA Inwestycja, zgodnie z ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która weszła w życie 4 listopada, jest celem publicznym. Nie są do niej stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się też prawa zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawuje CBA. Niejawne są informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zapory. Formalnym inwestorem jest komendant główny Straży Granicznej. USA. Media. Najbardziej prawdopodobne jest pełnoskalowe natarcie na Ukrainę. Koszt robót budowlanych i produkcji przęseł to 1 miliardów 233 milionów złotych. Kolejnym etapem będzie podpisanie umów dotyczących bariery elektronicznej. W ocenie skutku w regulacji do projektu wspomnianej ustawy koszt perymetrii oszacowano na 115 milionów złotych.